Dzień dobry, tu Dorota Freitag z kreatywnie.com. Dziś mam dla Ciebie kolejną bombkę z przekładek. Ponieważ Dekomania przestała produkować moją ulubioną płytę styropianową, musiałam znaleźć zamiennik i po prostu pomyślałam o talerzach styropianowych, naczyniach generalnie do cateringu. Jest to bardzo, bardzo zbliżony materiał, troszkę cieńszy może. Postępuję podobnie, odrysowuję bombkę i wycinam, zostawiając długopis na zewnątrz, a następnie będę ją gruntować podkładem akrylowym. Różnica między podkładką Dekomani a talerzami jest taka, że one mają czasami wytłoczone jakieś logo i dlatego czasami będzie trzeba je po prostu jakoś zamaskować. Wycinam teraz z przekładki wszystkie części, one są ponumerowane. Kółko, w tym przypadku drzewko z domkiem i bałwanki. Pozostawiam czarną kreskę poza nożyczkami i przykleję pierwsze kółko na zagruntowaną wcześniej przekładkę. Używam kleju Hobby. Najpierw zrobię dookoła takie niewielkie kropeczki. Wypełnię w miarę dosyć niewielką ilością tego kleju całe kółko i następnie przyłożę do przekładki i dosyć mocno docisnę. To jest rodzaj kleju kontaktowego i złapie przyczepność po jakichś 2-3 minutach, także trzeba chwilkę odczekać. No i w tym czasie przygotowałam sobie 2-3 kolory farb akrylowych. Na pewno przyda się żółty, fioletowy, biały, może też być różowy. Jest dosyć widoczny na tym motywie. I domaluję z grubsza, bez większej precyzji, domaluję tło do tego, co zostało przyklejone. Te przekładki są tekturowe, to jest dosyć gruby papier. Będzie widać, że czasami może troszeczkę odstawać. Natomiast nie zależało mi na takim bardzo dokładnym przyklejaniu, bo i tak będę jeszcze tworzyć strukturę z masy modelarskiej. Maluję całość dosyć sztywnym pędzlem, techniką tepowania, czyli raczej stukam, nie pocieram tym pędzlem. Nanoszę sporą ilość farby, taką, żeby była kryjąca i wchodzę też na ten motyw, który został wcześniej przyklejony. On jest tekturowy. Na koniec pryskuję wszystko rozwodnioną białą farbą akrylową, tak żeby troszeczkę się wszystko zintegrowało. Teraz użyję kleju do szablonów. Jest to klej tymczasowy, a jako szablonu użyję tkaniny. To jest sztuczna koronka. Po spryskaniu ta koronka będzie dobrze przylegać i teraz mogę użyć jej właśnie jako szablonu. Nałożę pastę modelarską, białą, za pomocą szpatułki i nakładam dookoła, tak żeby zamaskować troszeczkę brzeg właśnie tej mojej przekładki. Nakładam dosyć ostrożnie, tak żeby pasta nie dostała się pod materiał. Ten materiał jest jakby złożony z takich maleńkich kropeczek i właśnie na nich mi tutaj zależało, nie tyle na tych kwiatkach, co na tych drobnych kuleczkach. I one właśnie tworzą taki efekt dodatkowego śniegu, nie tyle koronki jako koronki, co po prostu takich drobnych kropeczek. Teraz sięgam po pozostałe części tej przekładki i taśmę dwustronną. Przyklejam po kolei wszystkie elementy, niektóre przyklejam z podwójną ilością tej taśmy dwustronnej, tak żeby dosyć mocno odstawały od tej pierwszej przekładki. Przyklejam je jakby piętrowo, jeden na drugi. Na końcu bałwanek, jest ich 3, dlatego dosyć mocno odstaje. No i teraz sięgnę po pastę śniegową, po to, żeby dodać dodatkowe efekty strukturalne. Pasta śniegowa, ta, którą mam tutaj, jest ziarnista. No ja będę chciała ją też troszeczkę zaszpachlować właśnie te przekładki na samym dole, żeby nie było widać, że jest to jedna na drugiej i na drugiej, tylko po prostu te właśnie łączenie za chwilę zakryję. Nakładam ją w różne miejsca. Tutaj widać właśnie, jak ten dół został zamaskowany, a na koniec posypię ją jeszcze brokatem. Mój ulubiony taki bezbarwny, opalizujący brokat.
I po posypaniu brokatem zajmę się tylną częścią bombki. Pomaluję ją teraz przekładem, znaczy podkładem akrylowym, tym samym, którą tą przekładkę malowałam, za pomocą gąbki, a przód tylko odrobinę przyprószę. I teraz na ten przyprószony przód dodałam gwiazdki przez szablon. Również cały czas pracuję tym białym podkładem. I te gwiazdki śniegowe nanoszę dookoła. Tu widać właśnie to przyprószenie. Nie maluję jakoś takiej konkretnej kreski, tylko tak delikatnie cieniuję sobie ten przód. Tu są właśnie te gwiazdki śniegowe, też delikatne, taki zupełnie subtelny efekt. No i teraz czas na to, żeby wszystko złożyć w całość. Przekładkę w tył i tutaj przykrywam tą częścią z gwiazdkami śniegowymi. Trzeba to mocno zatrzasnąć i teraz nakładam pastę Heavy Body Gel. To jest rodzaj też doskonałego kleju. Ta pasta posłuży mi w tym przypadku jako klej do śniegu sypkiego. Użyłam śniegu, który ma taką nazwę bio. To jest po prostu śnieg, taka posypka, która jest dosyć matowa i puszysta. Tu właśnie widać oba te produkty i wymieszałam go z posypką opalizującą. I teraz póki jeszcze ta pasta Heavy Body Gel jest mokra, otaczam tą bombkę właśnie w tej posypce wymieszanej ze śniegiem. I na dzisiaj to wszystko. Bardzo, bardzo dziękuję za uwagę. Łapki w górę i jeżeli Ci się podobało, subskrybuj mój kanał, bo mam dla Ciebie jeszcze parę świątecznych pomysłów. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam.